Tak, spróbujcie znaleźć dla siebie miejsce. Widzę po lewej mojej stronie jeszcze troszeczkę przestrzeni. Kto tam chce znaleźć, to zachęcam. Słuchajcie, na początek o pewnym problemie. Zanim on się zacznie, to spróbuję go zaznaczyć. Mianowicie postanowiłem zacząć od świadectwa dotyczącego Białegostoku. Zazwyczaj przy tego typu świadectwach ja się rozklejam, ale to jest niezależne ode mnie. Po prostu gdzieś w gardle mi staje jakiś ziemniak i zobaczymy, co tym razem będzie. Uprzedzam, zanim to się stanie. Nigdy tego publicznie nie mówiłem, chociaż niektóre rzeczy już tak. Mianowicie 2 kwietnia 2005 roku, 17 lat temu, tego 2 kwietnia, nie tylko zmarł Jan Paweł II, ale też i szatan mnie zapędził w kozi róg bardzo mocno. Na początku rozbuchał bardzo mocno nadzieje dotyczące sportu, dotyczące osiągnięć, bardzo duże wizje rozptoczył przede mną, jaki jestem wspaniały biegacz i ile mogę osiągnąć. I przyjechałem do Białegostoku, czy przygotowywałem się do Mistrzostw Polski w biegach przełajowych jako junior młodszy, z taką nadzieją, że zdobędę medal. Wtedy te, tak po ludzku patrząc, nadzieje były realne. Tylko cała taktyka diabła polegała na tym, że na początku rozdmuchał różne ludzkie nadzieje, pokazał, jaki jestem pozornie silny, a później, gdy poniosłem totalną porażkę, to uległem pokusie, żeby znienawidzić siebie za to, co się stało. Tak Białystok wspominam. Ale żeby nie było jeszcze zbyt miło, to opowiem wam pewne szczegóły. No cóż, zapowiadało się pięknie, rzeczywiście niesamowita wydolność, badania, osiągnięcia, treningi, każdego dnia po kilkanaście kilometrów dziennie, trener, obozy sportowe, bardzo dużo czasu temu poświęcałem, wybiegałem niezależnie od tego, czy było minus 20 stopni, czy była plucha, cokolwiek, no po prostu trzeba było ten trening odbyć. Czasami ze szkoły 16 kilometrów do domu rodzinnego biegłem, bo nie miałem innego możliwości i czasu, żeby odbyć ten trening. I rzeczywiście no, były po ludzku szanse, ale ujawniła się moja choroba zwyrodnieniowa kolan, o której już mówiłem, w różnych innych miejscach. Musiałem przerwać treningi na 2 tygodnie wcześniej. Szybko forma uciekła. Mimo wszystko przyjechałem do Białegostoku i przybiegłem 66. Nie było medalu. Gdyby tego było mało, gdy już załamałem się tym, co się wydarzyło, no bo żeby w ogóle pobiec, to trzeba było jakieś silne środki przeciwbólowe wziąć na to, żeby w ogóle dobiec. I gdy się okazało, że tylko dobiłem to zdrowie i powoli do mnie dochodziło, że to już jest koniec ze sportem u mnie, to tak się złożyło. Nie pytajcie o szczegóły, proszę. Pierwszy raz to mówię publicznie, że wpadłem tuż po tym biegu, to było gdzieś na poligonach, nie było żadnych toitojów, nic tam takiego podobnego. Wpadłem gdzieś w łajno po prostu, oblepiony. Nie pytajcie o szczegóły. I byłem w takim stanie, zaczyna się ziemniak, byłem w takim stanie, w którym jak Hiob mogłem siąść na łajnie, totalnie zmęczony po tym biegu, bo on mnie wykończył. Dałem z siebie wszystko, co mogłem, chociaż przybiegłem 66. I zacząłem rozmyślać nad tym, co się wydarzyło. Całą Polskę przejechałem spod Turowa, z Gorzelca, żeby doświadczyć takiego upokorzenia. Właśnie, Panie Boże, daj łaskę, żebym dokończył. Jeżeli cokolwiek dobrego skorzystacie z tych rekolekcji, dzieliłem się też w Płocku podobną myślą, bo tam z kolei był triumf i bardzo wysokie miejsce. Tam mi wyszło, tam był etap sukcesu. No ale w Białymstoku jako totalną porażkę, jak Hiob po prostu wziąć i skrobać się z tego właśnie łajna. I jeżeli cokolwiek, jakkolwiek skorzystacie z tych rekolekcji o pokorze, to dla... Mówiłem, że się zacznie. Muszę zdystansować się do siebie. To dlatego, że tam wtedy tak siedziałem.
Początkowo rzeczywiście uległem tej pokusie, by znienawidzić siebie za to, że miało być tak pięknie, a nadzieje się nie spełniły. Ale później Pan Bóg tak się dostukiwał do serca, pokazywał pewne rzeczy. No i na rekolekcjach właśnie, na rekolekcjach dotarł do mnie. Wierzę, że rekolekcje zawsze są szczególnym czasem łaski. Dla mnie nastawienie do tamtych rekolekcji było takie, że fajnie nie mieć lekcji i pójść sobie do kościoła. Skończyło się tak, że Pan Bóg życie moje zmienił. I zmienił mnie, pragnienia. No później cały czas trzeba się zmagać z wadami. Dzięki tamtemu doświadczeniu też odkryłem bardzo ważną rzecz, że życie duchowe polega na tym, żeby się po prostu rozczarować sobą. A po tym rozczarowaniu nie popaść w nienawiść samego siebie i nie popaść w rozpacz, ale oczarować się Bogiem. Że te dwa etapy, będę korzystał teraz z myśli ojca Pałysa, Garrigou Lagrange, świętego Tomasza, świętego Ignacego z Loyoli, kilku jeszcze innych. W ogóle dużo będzie dzisiaj takich na tych rekolekcjach klasyki duchowości. I chcę wam opowiedzieć o tych dwóch etapach. I bardzo ważne, żebyśmy nie zatrzymali się na pierwszym. Rozczarować się sobą totalnie. I później oczarować się Bogiem, uwielbić Go w tej mojej nędzy, którą mam i którą odkrywam. W ogóle wejść na ten pierwszy etap, bo można się bardzo mocno bronić, żeby w ogóle nie przyznać się do tego, że taki po prostu jestem, rozczarowany sobą i tak życie moje się potoczyło, że jestem gdzieś w jakimś ciemnym dole. Dobrze. Dlaczego pokora jest taka ważna, zostawiając już ziemniaka, który na szczęście mi odszedł? To chcę was przekonać, w otwarte karty teraz chcę zagrać. No cóż. Do czego chcę was zachęcić teraz? Chcę was zachęcić do tego, żebyście przejęli się tematem pokory. Żeby zapragnąć jej, zrozumieć, czym ona jest, a później nie tylko chcieć ją posiadać, ale również zapragnąć. Szukam różańca. Czemu ja nie mam różańca? Mam. Potrzebny mi jest teraz. Gdy się zrozumie, czym jest pokora, później zapragnąć ją posiadać i wszystkich środków, które do tej pokory mnie zaprowadzą. Taki mam cel pierwszego dnia. W ogóle wzbudzić w nas potrzebę, żeby być pokornym. I jeżeli ktoś aktualnie ma podobną sytuację do tej mojej z 2 kwietnia 2005 roku, siedzi w łajnie, nienawidząc siebie, miało być tak pięknie, a jest totalna ciemność, to chcę przekazać tej osobie z własnego doświadczenia takie chwile przeżyte z pokorą dają największe światło w życiu i największe dzieła wyrastają na takim gnoju. Zresztą kwiatki dobrze rosną na gnoju swoją drogą. Tak Pan Bóg to stworzył. Gdy święty Antoni Pustelnik zobaczył wszystkie pokusy świata, to było oczywiście jakieś nadprzyrodzone poznanie świętego Antoniego, to się przeraził i powiedział, no ale jak to człowiek jest w stanie pokonać, skoro to jest takie silne? No i usłyszał odpowiedź od Pana Boga, jedyne co pokona te pokusy to pokora, nic innego. Chciałbym bardzo was zachęcić do maksymalnego wysiłku i podczas rekolekcji i po nich, żeby zdobyć pokorę, ale od razu was uprzedzam, że jak dacie z siebie wszystko, 100%, otworzycie serce tak jak potraficie, tak jak rozumiecie na Boga, to odkryjecie, że wszystkie wasze wysiłki dążyły do tego jednego, żeby odkryć, że nie jesteście w stanie sami z siebie być pokornymi. Mało tego, sami z siebie nie jesteśmy w stanie uczynić najmniejszego dobra. Gdyby odjąć od nas dobro, to zostanie zero. Zero, nicość. A i grzech nas jeszcze zostanie, bo to nasze. Reszta jest Boga. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Pyta święty Paweł. Więc te wysiłki, które podejmujemy, by być pokornymi, by przezwyciężać wady, wychodzić z różnych trudności życiowych, bo to wszystko ważne. Jeszcze raz powtórzę, bo to kluczowe. Dążą nie do tego, żeby później tak stanąć i się zadowolić sobą. Dałem radę, rzeczywiście, już jestem pokorny. Dałem radę, już w końcu jestem uczciwy. Dałem radę, w końcu pokonałem masturbację, pornografię. W końcu już nie zdradzam żony, męża. W końcu się udało.
Nie do tego. Musimy odkryć, sami z siebie nic nie możemy. I wtedy zacznie się droga pokory. Tak. Później Pan Bóg wkroczy z całą wszechmocą, żeby nam pomagać i samemu dokonywać dobra w nas. Biorę ten różaniec i tak przekładam, ponieważ święty Jan Maria Vianney porównał cnotę pokory do tego sznurka, który jest w różańcu. Że jakby go rozerwać, on się przerwie, to wszystkie koraliki się rozsypią. I tak jest z cnotami moralnymi. Jeżeli nie ma pokory, na przykład w uczciwości, sprawiedliwości, pracowitości, roztropności, męstwie, w wielu innych cnotach moralnych, jeżeli nie będzie tam pokory, to wszystkie cnoty się rozsypią, nie będą miały znaczenia. Nie będą miały znaczenia. Żadne dobro na nas nie przyjdzie z tamtych cnót. I jeżeli nie będzie pokory, zobaczcie, jak ona jest ważna, jak warto jej pragnąć. No bo cóż, człowieka sprawiedliwego, który jest niepokorny w tej sprawiedliwości, bardzo dużo zniszczy. Bardzo dużo. I siebie, i ludzi naokoło. Co z pracowitego człowieka, który nie ma pokory i w końcu popadnie w jakiś pracoholizm, zniszczy rodzinę, bo nie będzie go w ogóle w domu. Więc ta pokora jest na tyle ważna, jest pierwszą w ogóle, najważniejszą, cnotą moralną. Jest inna kategoria cnót teologalnych, wiara, nadzieja, miłość. O tym na konferencji. Ale ta pokora jest tak ważna. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia rzecz dość kuriozalną. Tak dziwna to jest rzecz, że może w ogóle do nas nie dotarło, co tam się wydarzyło. Ja przypomnę, jest spór Żydów z Jezusem. I pozwólcie, że przewrotnie, niejako usprawiedliwię tych Żydów. Stanę po ich stronie i zacznę opowiadać, dlaczego oni tak mówili. No bo oto stoi przed nimi człowiek, Jezus. Bóstwa Jego nie uznają. I ten człowiek mówi tak, wyobraźcie sobie, że ktoś do Białegostoku przyjeżdża i tak wam mówi, tak jak Jezus do nich. Żydzi byli religijni akurat tutaj. Zaraz opowiem, dlaczego tak twierdzę. I gdyby wam powiedział to, co tu jest napisane. Wy nie znacie prawdy. Ja znam prawdę. Jakby tak przemyśleć, co ten człowiek mówi, no to przecież jest narcyzm do kwadratu. On mówi, zna prawdę, my nie znamy. W innych fragmentach mówi o tym, że gdy Syn was wyzwoli, będziecie rzeczywiście wolni. Prawda was wyzwoli. Oni zadają pytania, ale przecież nigdy nie byliśmy poddani pod żadną niewolę. W tej Ewangelii jest jeszcze takie słowa, druzgocące dla tego, który nie uznaje bóstwa Jezusa. Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Oni zareagowali na te słowa w następujący sposób. Przepraszam, w świątyni to będzie strasznie brzmieć. W ogóle to brzmi jako potworne bluźnierstwo, ale to w Biblii jest zapisane. Ewangelia według świętego Jana 8:52. Teraz wiemy, że jesteś opętany, mówią do Jezusa. Wniosek taki wyprowadzili. Jezus jest... Nawet nie chcę powtarzać. Na końcu rozpoznali, co on mówi, bo mówi o bardzo ważnym patriarchu, chyba najważniejszym dla nich, o Abrahamie. I mówi, Abraham stał się, ja jestem. Dla nich to było jednoznaczne, że on nawiązuje do krzewu gorejącego i Boga, który mówi, jestem, który jestem. I on uznaje siebie za Boga, więc pochwycili kamienie, żeby go ukamienować za bluźnierstwo. I trochę usprawiedliwiam tych Żydów, ponieważ oni w sumie mieli powody do tego, żeby tak zareagować na człowieka, który przed nimi stał, a w którego bóstwo nie wierzyli. I chcę wyprowadzić ważny wniosek, który często mówię, to dla nas bardzo ważne. Można być religijnym człowiekiem i nie wierzyć w Jezusa. Można bardzo wiele praktyk spełniać, nie wierzyć w Jezusa. No zobaczcie, ci Żydzi mówili, że jesteś opętany. To znaczy, oni wierzyli w złego ducha, że taki ktoś jest. No, bo nie byłoby takiego oskarżenia, gdyby nie wierzyli. Może być tak, że my bardzo dużo rzeczy pobożnych robimy, ale bez Jezusa. Przychodzimy do konfesjonału bez Jezusa. Ksiądz Pawlukiewicz też dużo o tym opowiadał. Możemy być we wspólnocie takiej bez Jezusa, w parafii takiej bez Jezusa. Przychodzić na mszę świętą, ale bez Jezusa przeżywać tę mszę świętą. Nie ma miejsca w mojej religijności na Jezusa. Może tak być niestety. A jeżeli ktoś utożsami swoją religijność z wiarą, to może to być wyraz potwornej pychy jego, niewyobrażalnej, która go zepchnie na wieczność do piekła. Bo nie zrozumiał, że uczynki to nie to samo, co
uczynki pobożne, to nie to samo, co wiara. Przypomnijcie sobie tego faryzeusza, który był z przodu świątyni, modlił się bardzo wzniosłą modlitwą, już wiele razy nią wspominałem, modlitwą dziękczynienia. No i taki bardzo zadowolony z siebie był. Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak ten celnik z tyłu. Pozdrawiam wszystkich z tyłu. Jest miejsce jeszcze z boku. No. Dziękuję Ci Boże, że daję dziesięcinę, że poszczę, że taki dobry jestem. On się tak na dobrą sprawę modlił do siebie i w sobie. Był religijny, bardzo dużo rzeczy pobożnych robił, trudnych. Ale wszystko to niestety karmiło jego pychę. I nie spotkał Boga, nie odszedł usprawiedliwiony, tylko ten grzesznik, który uderzył się w pierś, Boże, miej dla mnie litość. Faryzeusz, przypominam, w czasach Jezusa to był taki ktoś, kto bardzo zewnętrznie też pokazywał, jak przykazania dla niego są ważne. Specjalne warunki sobie tworzył dla przestrzegania Tory. No taki zakonnik, powiedzmy, taki hardkorowy trochę zakonnik, przepraszam za słowo. No a celnik, no to kolaborant z okupantem. No to tak jakby ktoś tu z Polaków przyszedł i przyznał się, wiecie co, to ja byłem ten, co wydawałem Polaków Niemcom podczas II wojny światowej. To ja byłem. No to taki człowiek, gdyby stanął z tyłu, to byśmy na pewno powiedzieli, no nie, no ten z przodu to lepiej się modli. Pan Bóg widzi inaczej. Bo tam, gdzie pokora, tam okazuje się, że jest błogosławieństwo. A gdzie zdarza się pycha, to Pan Bóg zabiera błogosławieństwo. Bóg pysznym się sprzeciwia. Pokornym łaskę daje. Tak to działa ze sobą. Tak to Pan Bóg wymyślił. I mam ogromną obawę. I po to też te rekolekcje, i po to dajemy sobie czas na konferencje, na modlitwę, żeby to dobrze przemyśleć. Dajemy sobie czas na to, żeby Pan Bóg sam nas pouczył światłem nadprzyrodzonym. Będę o tym opowiadał. Bo my możemy mieć bardzo wykrzywiony obraz pokory i niemalże, przepraszam za wyrażenie, mieć odruch wymiotny na to, gdy na przykład słyszę, że mam być pokorny, wyobrażam to sobie jako tego chłopca do bicia, jako tego, który nie stawia granic, jako tego, na którego plują, on się cieszy z tego, no to ja nie chcę takim być. Gdzie tu pragnąć takiej postawy? I wiecie, jak ktoś czytał na przykład Tomasza a Kempis, albo inne żywoty świętych, żywot świętego Franciszka, to natknie się na takie fragmenty, w których rzeczywiście święci cieszyli się z ogromnych upokorzeń. Jedna śmieszna, tragiczna po prostu sytuacja. Prawdziwa. To chyba był święty Franciszek Borgiasz. Szli jakąś późną nocą, znaleźli jakąś karczmę bardzo słabą, że tak powiem. Nie było dla nich miejsca, było potwornie zimno, ale gdzieś tam na poddaszu dali im pokój. Ten jego towarzysz, świętego Franciszka Borgiasza, był bardzo chory. Gdzieś tam mu się flegma odrywała, kaszlał bardzo mocno w nocy. No i myślał ten kompan, że tam trzeba to wypluć i pluje na ścianę. Niestety rano się okazało, że pluł na świętego Franciszka Borgiasza, a nie na ścianę. Odkrył to, gdy stało się jasno. I święty Franciszek zniósł to wszystko z radością i z pokorą. Te i różne inne opowieści o świętych może słyszeliście. I jak ktoś słyszy taką opowieść, że to jest człowiek pokorny, to może powiedzieć, nie dla mnie, nie, ja tak nie chcę żyć, nie. Zapraszam was na kolejne dni, żeby przemyśleć, dlaczego tak święci postępowali, skąd u nich ta radość, gdy takie upokorzenie ich spotykało. Jak to powiązać? Jak to powiązać w głowie i odnieść do swojego szarego życia? Że Bóg zaprasza aż tak do heroicznej pokory. To przed nami. Co jest dla mnie niezwykle ważne i co będę wielokrotnie powtarzał, że jeżeli nie zrozumiemy pięknej miłości Boga, Jego wspaniałej opatrzności nad nami, pomocy, że On jest warownią, ostoją dla nas, że On ma najlepszy plan na nasze życie, jeżeli oderwiemy tę prawdę od tej przykładu świętego Franciszka Borgiasza, to nam totalne bzdury wyjdą z nauki o pokorze. Więc będziemy odkrywać podczas tych rekolekcji, zapraszam was do takich ćwiczeń duchowych, kim jest Bóg. Żeby później, gdy Pan Bóg wezwie mnie do, albo tak w opatrzności sprawi, że siedzę na łajnie totalnie upokorzony i wszystkie moje nadzieje się rozwiały w taki sposób, że przeżywam pokusę
nienawiści siebie samego, żeby zobaczyć w tym Boga pełnego miłości, który dopuścił to wszystko w swojej opatrzności, żebym był pokorny, a przez pokorę co żeby się stało. Teraz uwaga, święta Faustyna, co napisała o pokorze. O pokoro, piękny kwiecie, widzę, jak mało dusz cię posiada. Czy dlatego, żeś taka piękna, a zarazem trudna, aby cię zdobyć? O tak, jedno i drugie. No, zimny prysznic dla nas. Po pierwsze, mało dusz posiada pokorę. Jasno mówi Faustyna. Druga, trudna jest. Trudna. Trzecie, piękna. Jeszcze raz powtarzam, jak się ona nie ma tego sznurka, to wszystkie cnoty, nie odniesiemy z nich korzyści. Sam Bóg w pokorze znajduje upodobanie. Nad duszą pokorną są uchylone upusty niebieskie i spływa na nią łask morze. O, jak piękna jest dusza pokorna. Z jej serca wznosi się jak z kadzielnicy woń wszelka i nader miła i przebija obłoki i dosięga Boga samego i napełnia radością Jego najświętsze serce. Takiej duszy Bóg nic nie odmawia. Duszy pokornej Bóg nic nie odmawia. Taka dusza jest wszechwładna. Nie, że Bóg. Jeszcze raz. Taka dusza, tu nie ma błędu. Przypominam, teksty świętej Faustyny zostały zatwierdzone jako prawdziwe, zgodne z nauczaniem Kościoła. Taka dusza jest wszechwładna. No to z powodu upodobnienia do Boga. Jak Bóg jest wszechwładny, to dusza upodobniona do Niego też taka jest. Ona wpływa na losy świata całego, pisze Faustyna. Dusza pokorna wpływa na losy całego świata. Jak warto mieć pokorę, jak warto jej pragnąć i wszystkich środków, które do tego prowadzą. Taką duszę Bóg wywyższa aż do tronu swego i im ona więcej się uniża, tym Bóg więcej się ku niej skłania. Ściga ją swymi łaskami. Ściga. Wyobraźcie sobie Boga, który bawi się z wami w berka i was ściga. Weź tę łaskę, weź, dobra jest. Bądź podobny do mnie. A weź tam błogosławieństwo finansowe. Nie chcesz? Bądź pokorny, przyjmij. Do mnie wszystko należy, chcę się podzielić. Co to dla mnie? Przyjmiesz? Nie. Czemu? A bo mam swoje plany. Przepraszam, mam nadzieję, że nie spłuciłem tematu, ale to jest ciekawe. Bóg ściga swymi łaskami i towarzyszy jej w każdym momencie swą wszechmocą, nawet nie mocą. Taka dusza jest najgłębiej z Bogiem zjednoczona. O pokoro, zakorzeń się głęboko w całej istocie mojej, o dziewico najczystsza, ale i najpokorniejsza, Maryjo, dopomóż mi zdobyć głęboką pokorę. Teraz rozumiem, dlaczego jest tak mało świętych, bo mało dusz jest głęboko pokornych. Jesteśmy podczas Eucharystii. Nie gubmy tego kontekstu. I chciałbym, żebyśmy na Eucharystii, już powoli kończę, patrzyli na wielkie uniżenie, wielką pokorę Jezusa. On w porównaniu ze stworzeniem największy, wszystko inne jest marnością nad marnościami, wszystko marność, marność nad marnościami. Kohelet 5 razy to powtarza przy sobie, żeby podkreślić, jaką nicością jesteśmy w stosunku do Boga. Wszystko jest brzydotą w stosunku do Jego piękna. Wszystko jest głupotą w stosunku do Jego mądrości. Ten tak wielki Bóg za chwilę przybierze postać chleba. Będzie można go połamać. Mało tego, grzeszny kapłan powie, to jest bowiem ciało moje i niezależnie od mojej grzeszności, on posłuszny będzie mnie, kapłanowi. Ja tu nieważny, każdy kapłan tak ma. I zstąpi, i się stanie, i mamy pewność, że to zadziałało skutecznie, bo to sakrament, tak to działa w sakramencie. Chociażbym był najgorszym księdzem, to tak będzie. Będzie mi posłuszny Bóg. Bo wypowiem z odpowiednią intencją, bo mam święcenie kapłańskie, bo będzie materia sakramentu i zadziała. Bóg jest posłuszny mnie. Fajnie to brzmi, nie? Każdemu kapłanowi. Przepraszam, nie macie takiej mocy bez święceń kapłańskich. Ale macie inne. Kapłaństwo jest niesamowite. Po prostu to jest taka tajemnica. Ale to już w dygresji. Kiedy indziej.
I ten Bóg, którego niebiosa objąć nie mogą, stąpi na ołtarz i będzie pod postacią chleba. I to będzie prawdziwy Bóg, ten sam, nie symboliczny. Będzie prawdziwe Jego ciało, będzie można je zjeść. To przykład uniżenia. Jeżeli Bóg tak się uniżył, no to dlaczego my nie możemy naśladować Go? Chociaż trochę, chociaż trochę. Daj Boże, ta Eucharystia i ćwiczenia duchowe, które po niej skłonią nas do rozczarowania się sobą, by oczarować się Jego uniżeniem, Jego wielkością. Miałem okazję zapytać uczestników rekolekcji, jakie mają oczekiwania wobec tego czasu. Kilka osób mi bardzo ciekawe rzeczy opowiedziało, no czego oczekują od tych rekolekcji. Po pierwsze, jedna osoba mi odpowiedziała, że po prostu mieć pokorę przez te rekolekcje. To jest bardzo dobrym oczekiwaniem, zdobyć tę pokorę. No po drugie też, teraz tu będą pewne cytaty, co ludzie mówią. Po drugie, ta osoba powiedziała, no ludziom się przyda pokora, no bo takie czasy, sytuacja, ludzie odchodzą od kościoła, media piorą mózg, ludzie się gniewają, nienawidzą. No właśnie z braku pokory, co jest ciekawym spostrzeżeniem i bardzo trafnym. Bardzo trafnym. Ktoś inny zapytany, no jakie ma oczekiwania wobec tego czasu, wobec tych rekolekcji, ktoś odpowiedział, widać było taką ogromną tęsknotę w sercu, żeby tak doświadczyć Pana Boga, żeby tak Go poczuć, żeby to napełniło serce, już nic więcej nie chcę. To nie jest złe pragnienie, tylko trzeba pamiętać, że aby dojść do takiego stanu, którego ktoś właśnie wypowiedział, oczekiwał, potrzeba iść drogą pokory, potrzeba iść drogą uniżenia, często trudną i nieprzyjemną, aby dojść do tego, czego ta osoba oczekiwała, co było dla niej ważne. Źle byłoby oderwać to pragnienie, to oczekiwanie, że będą dobre śpiewy, będzie atmosfera, będzie doświadczenie Boga. Proszę was, nie odrywajcie tego od tej prawdy, że będzie również nieprzyjemnie. Możliwe, że będzie, o, precyzyjniej, możliwe. Możliwe, że Pan Bóg zerwie jakiś plaster z rany i ona zacznie się na nowo jątrzyć po to, żeby w końcu się oczyściła. Możliwe, że tak będzie. W sumie w poznawaniu cnoty pokory, tak na dobrą sprawę, teraz uwaga, będzie trochę taka incepcja. Nie wiem, czy to zrozumiecie. Czasami mogę być trochę niezrozumiały, postaram się mówić czasami językiem dość trudnym, teologicznym, a czasami bardzo prostym. Zapraszam was do poznawania poznania. Poznawania poznania, bo pokora jest pewnym rodzajem poznania, owocem poznania. Poznania Boga i samego siebie. Więc poznajemy poznanie. Odwrotnie, przy pysze będziemy poznawać to, co źle poznaliśmy. Wiecie, można pisać na przykład książki o książkach, można narzekać na narzekanie. No to można też poznawać poznanie. Będziemy w sumie to robić. I zdefiniujmy więc sobie, co to jest cnota pokory i co to jest wada pychy. Grzegorz, poproszę pierwszy slajd. Wy też go zobaczycie. Ja mam tutaj pierwowzór. Może kiedyś wam pokażę w ogóle, jak to wyglądało w pierwowzorze. Możliwe, że nie wszyscy widzą tu w kościele. Ja będę też opisywał. Tam są dwa anioły. Jeden upadły, drugi duch pokory. Proszę tego nie odczytywać jako dosłowne, ścisłe nauczanie teologiczne, raczej jako pewna metafora, mnemotechnika, o tak to proszę odbierać. Więc tak, duch pokory ma dwa skrzydła, na których unosi się w górę. Jeżeli jedno nie działa, no to będzie kręcić się wokół siebie i przestanie być duchem pokory, tak na dobrą sprawę. A więc duch pokory ma skrzydło poznania prawdy o sobie oraz skrzydło poznania prawdy o Bogu. Pokora więc to trwanie w prawdzie o sobie i Bogu. Bardzo mi zależy, dlatego ta mnemotechnika, żebyście to zapamiętali. Bez poznania Boga, człowiek, który pozna swoją nędzę, prosto do nienawiści siebie samego, do rozpaczy, do kompleksów, do wielu innych bardzo złych rzeczy.
do samozniszczenia. Jeżeli ktoś poznaje Boga, a nie poznaje siebie, łatwo też o pychę. I o takie roszczenia wobec Pana Boga. Skoro jesteś taki dobry, to daj mi to i to, a jak nie dasz mi, to ja Cię nie chcę. Przypominam sobie pewną wędrówkę po górach, spotkałem pewną osobę, ona kiedyś się modliła. Pytam się, a dlaczego już się nie modlisz? No bo Pan Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy, niepotrzebne mi to. Duch pychy. Duch pychy ma również dwa skrzydła, trochę jak u Batmana, tutaj akurat wyszły. Kłamstwo o sobie i kłamstwo o Bogu. Pycha więc to jest trwanie w kłamstwie o sobie i Bogu i postępowanie oczywiście zgodnie z tym kłamstwem. Przypominam, że diabeł czasami 100 prawd przekaże, by wcisnęło się gdzieś 101 kłamstwo pośrodku 100 różnych innych prawd. I może nam bardzo wiele rzeczy słusznych opowiedzieć, przesłanek psychologicznych, które będą jak najbardziej naukowe, ale pośrodku tych na przykład naszych przemyśleń o psychologii pojawi się jakieś kłamstwo i pokora płochliwa gdzieś ucieknie, co jest przecież straszne i bardzo na tym tracimy. Święty Tomasz trochę inaczej definiuje pychę. On mówi o nieuporządkowanym umiłowaniu własnej wielkości. Nieuporządkowanym umiłowaniu własnej wielkości. Nieuporządkowane, ponieważ tak na dobrą sprawę pycha jest nierozumna. Ona jest niezgodna z rozumem. To jest tak na dobrą sprawę w imię dobra, szczęścia, robienie sobie trucizny, mieszanie sobie trucizny i później picie z taką intencją, pomoże mi to. Kompletny bezsens, ale taka jest po prostu pycha. Dlatego jest nieuporządkowana. Umiłowanie własnej wielkości. Człowiek przeczuwa gdzieś za skórą, że został stworzony jako wielki. I niestety, jeżeli oderwie się od Boga, jest to nieuporządkowane, to zacznie tak jak w raju, chcieć być jak Bóg, ale bez Boga. Został stworzony na podobieństwo Boże. I gdy został oderwany przez grzech, to diabeł go skusił. Gdy spożyjesz ten owoc, przejrzysz na oczy i zobaczysz prawdę, zdobędziesz wiedzę, zdobędziesz owoc, który jest rozkoszny, no, to będzie tylko dobrze. I niestety człowiek dał się skusić, spożył owoc i od tej pory chce być jak Bóg, ale bez Boga. Chce wszystko kontrolować jak Bóg. Oczywiście się tego nie da, ale nierozumne to jest, ale chce wszystko kontrolować wokół siebie. Aż posuwa się do manipulacji, odwracania kota ogonem, bardzo wielu innych złych rzeczy, pogardy, kłamstw. Wszystko bezrozumne, ale niestety po grzechu pierwszych rodziców tak może właśnie być. Rozwijając ten przykład z raju, zobaczcie, że wąż, jest to jasno powiedziane w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, wąż wmówił ludziom kłamstwo o Bogu, wykrzywił obraz Boga i na tym wygrał. Pycha, ludzie zgrzeszyli pychą, spożywając ten owoc. I na początku diabeł zadał błędne pytanie. Czy to prawda, że Bóg wam zakazał jeść owoców ze wszystkich drzew? Wszystkich. Wiemy, że z jednego nie mogli, ale już diabeł sączy kłamstwo. Czy to prawda, że ze wszystkich? Jeszcze to nie jest kłamstwo, bo pytanie nie może być prawdą lub logika podpowiada, że pytania nie są ani twierdzące, ani przeczące. One są po prostu pytaniem. Odpowiedź może być przecząca lub twierdząca, więc tu jakieś się zaczyna kłamstwo. Czy ze wszystkich? No i już weszła w kłamstwo Ewa i odpowiada, nie. Tylko z jednego, nawet go dotykać nie możemy. No i to nieprawda, że nie mogli dotykać. Wymyśliła to już sobie, jakoś dopowiedziała. Już jakieś zaburzenie poznania Boga i Jego dobroci. Nie, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że jeżeli spożyjecie, to dobre rzeczy się wydarzą. Jak spożyjesz ten owoc? I się zaczyna pokusa. Podstawowe trzy. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha żywota. Czyli ten owoc był, nadawał się do zdobycia wiedzy, pycha intelektualna, oj, bardzo nas pcha do działania. Był rozkoszą dla oczu, to pycha, pożądliwość oczu, no i właśnie nieuporządkowane pragnienie tego, żeby dużo
zagarniać dla siebie, ta chciwość i tym podobne. No i był smaczny do jedzenia, no takie dobro zmysłowe, pożądliwość ciała. Później o tych trzech pożądliwościach właśnie pisał święty Jan. Te trzy pożądliwości przezwyciężał Chrystus na pustyni swoją pokorą. Chcę najbardziej z tego przykładu rajskiego wyciągnąć to, że pierwszą taktyką diabelską będzie wmawianie nam przez diabła, że Bóg jest zły, coś chowa przed nami. Będzie wykrzywiał obraz Pana Boga, będzie wykrzywiał obraz pokory i na tym właśnie wygra i na tym właśnie wznosić się będzie człowiek do upadku. Wróć, wznosić się do upadku. On będzie chciał się wywyższać, ale zostanie wtedy poniżony. O, tak to chyba działa. Dobrze, drugi slajd. Tam będzie gmach życia duchowego. Troszeczkę już o tym wam opowiedziałem. Drugi, czyli gmach. To nie to? O, właśnie to. Bardzo biblijny obraz, wzięty od Gary'ego Lagrange'a, czyli wybitnego neotomisty, na którego bardzo często będę się powoływał. On z kolei, to jest kapitalne połączenie, po prostu świętego Tomasza z Akwinu i świętego Jana od Krzyża łączył. Działał na początku XX wieku, walczył z modernizmem w teologii Gary'ego Lagrange i tu nam mówi kapitalne rzeczy. Biblijne również. Skałą, popatrzcie na dół jest Chrystus. Jak to jest w kazaniu na górze, nie budować na piasku, ale trzeba budować na skalę, bo może się okazać, że tak jak Piotr, który był skałą, został tak nazwany, może pozostać grudką piachu właśnie z powodu swojego upadku. Trzeba na nim budować, bo będzie źle inaczej. W tę skałę trzeba się bardzo mocno wkopać przez pokorę, która jest królową cnót moralnych wszystkich. Nie wystarczy zruszyć ziemi. Trzeba mocno dojść do skały naszego serca i kopać jak najgłębiej. Im wyższa budowla, im większy drapacz humor życia duchowego, tym głębiej trzeba się w tę skałę wkopać. Jeżeli ktoś dzisiaj ma skopane serce, to bardzo dobrze, jest szansa, że doszliśmy do skały i teraz trzeba bardzo mocno wiercić fundamenty w skale, fundamenty pokory. Na tych fundamentach pokory wzniesione są dwa filary. Zresztą to znowu jest biblijne, bo święty Paweł pisze o filarze wiary. Przeciwległy to jest nadzieja. Na nim wznosi się sklepienie, czyli trzecia cnota teologalna, niemoralna. Źle to zabrzmiało. Cnota teologalna, czyli miłość. Nad miłością jest krzyż, który... Krzyż jest pełnią miłości, pełnią wyrazu miłości. Zobaczcie, że do tych trzech filarów przytwierdzone są trzy lampy oznaczające trzy dary Ducha Świętego, które rozświetlają te świątynie. Dar mądrości, dar rozumu i dar umiejętności. Dar mądrości jest przyporządkowany do miłości, dar rozumu do wiary, dar umiejętności do nadziei. Polecam Gary'ego Lagrange'a Trzy okresy życia duchowego wstępem do życia w niebie. Tą książkę, tam jest więcej uzasadnienia, dlaczego akurat tak. Zobaczcie, że pozostałe cztery dary Ducha Świętego są przyporządkowane do czterech cnót kardynalnych. Cardines z łaciny to zawias. I mamy zawiasy w tych drzwiach tutaj rozrysowane, czyli roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. Dwa dolne zawiasy odnoszą się do naszej dolnej części duszy, czyli do części zmysłowej, a dwa górne nawiasy odnoszą się do naszej części rozumnej, wyższej w duszy. Jeżeli ktoś nie ma tych cnót, to znaczy, że po prostu ktoś wyłamał mu drzwi w duszy i diabeł może hasać sobie po duszy niestety. Do tych czterech cnót kardynalnych są przyporządkowane cztery kolejne dary Ducha Świętego. Ciekawe jest między nimi połączenie. Pozwólcie, że nie będzie wykładu teologicznego. Trochę wam smaka chcę zrobić i tak was zostawić. Dar rady, dar pobożności, dar męstwa, dar bojaźni Bożej. Wszystko to są cztery dary Ducha Świętego odnoszące się do woli człowieka. W przeciwieństwie do tych na górze, czyli do intelektu. To będzie dla nas bardzo ważne, bo my poznajemy poznanie. A nie ma poznania bez światła.
Trzeba mieć światło, żeby coś poznać. Gdyby tu całkowicie wszystko zgasło, to byśmy nie poznali nawet twarzy obok, no bo byłoby ciemno. Potrzebne jest światło i to od darów Ducha Świętego, aby poznać siebie. Bo ten gmach życia duchowego oznacza nas. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Następny slajd, poproszę. Jak na studiach trochę. Ale właśnie. Jest to niesamowita po prostu konsekwencja całej teologii, całego objawienia. Może tylko zasmakujecie, jak to wszystko jest ze sobą powiązane, potrzebne, konsekwentne. Dobrze. Idziemy teraz do jednego skrzydła, na którym wznosi się pokora ku górze i człowiek, który chce być wywyższony, potrzebuje właśnie poznać siebie. Na dwóch poziomach może odkryć, kim jest, na poziomie przyrodzonym i nadprzyrodzonym. Przypomnijcie sobie podwójną naturę Chrystusa, był człowiekiem i Bogiem. To jest dobry klucz do tego, żeby odczytać. My też funkcjonujemy na tych dwóch poziomach. Słowo Boże jest słowem ludzkim i zarazem w 100% słowem Bożym. Odczytujemy Słowo Boże jako te, które można zamknąć w pojęcia, można nad nimi medytować, rozum może roztrząsać te wszystkie pojęcia, a zarazem kryje się pod tą warstwą bóstwo Chrystusa w Słowie Bożym. I tak, na poziomie przyrodzonym człowiek odkrywa dwa dogmaty. Wróć, nie na poziomie, źle, złą składnię użyłem. Na poziomie przyrodzonym człowiek jest, o, pyłem, prochem, marnym stworzeniem, zdolnym do najgorszego, nędza w porównaniu z Bogiem. Psalmista mówi o sobie, jestem robak, a nie człowiek. Wielu świętych opowiada o sobie, no nędza sama, na przykład Faustyna. Wynika to z tego, że zostaliśmy stworzeni z niczego. Na początku Wielkiego Postu usłyszeliśmy, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Koniec, kropka. Nie, wróć. Prochem jesteś, w proch... To jeszcze podczas pogrzebu słyszymy, a Bóg cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Ale to już jak jest trochę za późno, że tak powiem. Sam z siebie niezdolny do dobra. Ewangelia Jana 15:5 jest grzesznikiem. Muszę to bardzo mocno wyakcentować. Te dwa dogmaty, to są dogmaty wiary. Ponieważ wydaje mi się, że są mimo wszystko bardzo mało rozumiane i nawet niektórzy kaznodzieje przeczą tym prawdom. Mianowicie, na poziomie przyrodzonym, jeszcze raz powtarzam, jesteśmy stworzeni z niczego i w porównaniu z Bogiem wszechwiedzącym, wszechwładnym, sama mądrość, no trzeba przyznać, no mizeria po prostu, mizeria z nas, nędza. Adam w raju też taki był, chociaż zanim jeszcze zgrzeszył i on już musiał być pokorny i musiał to przyznać. No dobrze, ktoś powie, ale w raju no to otrzymał godność wielką, bo został upodobniony do Boga. Owszem, tak, ale to jest na poziomie nadprzyrodzonym. To zaraz do tego dojdziemy. Na poziomie przyrodzonym człowiek bez łaski Bożej jest zdolny do najgorszego. Zwłaszcza gdy osądza bliźniego, że coś złego zrobił i uważa się za lepszego, to zwłaszcza wtedy musi sobie to przypomnieć. Przypomnieć sam z siebie, nie jestem zdolny do jakiegokolwiek dobra. I ktoś tutaj mógłby zacząć drążyć. No ale jak? No dobra, Hitler się na przykład uśmiechnął. To tak Pan Bóg to sprawił, czy nie? W nim. Zależy. Czy ten uśmiech miał cokolwiek, jakiekolwiek znaczenie dla miłości, dla życia wiecznego? Jeżeli nie miał, to nie Bóg to sprawił. Ale jeżeli nawet w tak złej duszy jak Hitlera pojawił się jakiś dobry uśmiech, to już to była łaska Boża w nim pracująca. I w nas, cokolwiek się dobrego wydarzy, cały czas musimy sobie powtarzać, to nie ja, to nie moje. To nie ja uczyniłem tak na dobrą sprawę, co najwyżej łaska Boża ze mną. I Pan Bóg może odjąć tę łaskę w każdym momencie, a jeżeli odejmie, nic nie zostanie. Zostanie zero, nicość, nędza i grzech. Między innymi dlatego święci, którzy mieli cnoty w stopniu heroicznym wyrobione, cieszyli się z tego, gdy ludzie traktowali ich tak, jak są stworzeni na poziomie przyrodzonym. Franciszkowi Borgiaszowi ktoś napluł w twarz, cieszył się. Świętego Franciszka nie wpuścili do klasztoru, siedział w błocie.
I powiedział, to jest radość doskonała, jak ze spokojem to zniesiesz. Wielu innych świętych zostało potwornie źle traktowanych i przyznali, Boże, dobrze, że gorzej mnie traktują, na gorsze rzeczy zasługuję. Bo oni to głęboko poznali, w świetle nadprzyrodzonym, dzięki darom Ducha Świętego. Te lampy zawieszone na górze tego gmachu rozświetliły im tę prawdę. Gdy człowiek tylko to pozna, a nie pozna drugiej części, czyli poziomu nadprzyrodzonego, to łatwo się załamać, popaść w kompleksy, popaść w samoponiżanie się i przestać być pokorny przez to. Przestać być pokorny. Dlatego potrzebne jest jeszcze zrozumienie, że na poziomie nadprzyrodzonym została mi ofiarowana godność dziecka Bożego, podobieństwo do Boga, ale to jest tylko łaska Boża, nie ja sam z siebie. Pan Bóg w każdym momencie może mi to zabrać, żebym poznał, kim jestem. I czasami tak bywa, że gdy nie rozumiemy pierwszej części, że jestem pyłem, prochem, marnością, nędzą, robakiem, to wtedy właśnie zakrada się grzech ciężki, żeby człowiek chociaż zrozumiał dzięki grzechowi ciężkiemu, kim jest. I żeby spokorniał dzięki temu. Bo jest to prawdą, którą głosił i ksiądz Pawlukiewicz, i Garrigou Lagrange, że czasami Pan Bóg dopuści grzech ciężki na człowieka, żeby ustrzec go przed gorszym, czyli przed grzechem pychy. Żeby człowiek zrozumiał, kim jest. Cóż człowiek wie, gdy nie jest kuszony? A dużo wychodzi po upadku. Pan Bóg to pokazuje. Pokazuje. Jest obdarowany godnością dziecka Bożego i to powoduje, że no, musi szanować siebie i innych, którzy mają też taką godność, oczywiście. Bo zobaczcie, jakie są konsekwencje pierwszej części. Jeżeli sobie powiemy, no człowiek to takie marne stworzenie, pył, proch, nędza i tak dalej, no to mamy podstawy do na przykład rasizmu, do traktowania byle jak ludzi na przykład w obozach koncentracyjnych, bo to tak nic nie znaczy. Nie, na poziomie nadprzyrodzonym to dziecko Boże. Zobaczcie, ile mielibyśmy argumentów, gdyby zapomnieć o tym poziomie nadprzyrodzonym człowieka, żeby stwierdzić, no w łonie kobiety taki zlepek komórek, tak się usunie, no po sprawie, nie będziemy pamiętać, nie będzie problemu, takie nicość tam jest. No trzeba pamiętać, że jesteśmy obdarowani godnością dziecka Bożego i ta godność bardzo mocno świeci. I z tego powodu trzeba ją szanować i szanować również godność drugiego człowieka. Ale to jest poziom nadprzyrodzony, dany każdemu. Mamy też łaskę uczynkową. Bóg uzdalnia nas do dobra. To jest w przeciwieństwie do tego, że sami z siebie nie jesteśmy zdolni do jakiegokolwiek dobra. I z tego chciałbym ważny wniosek wyprowadzić, bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że szef, niewierzący szef w pracy pochwali was, że na przykład dobrze projekt jakiś zrobiliście, a wy powiecie, nie, to Pan Bóg zrobił, nie ja. Wyobraźcie sobie, jak na was popatrzy. Tak wszystko dobrze tu. Więc no, nie zachęcam, żeby w ten sposób zawsze mówić, ale w sposobie myślenia zawsze trzeba tak robić. A ustrzeże się człowiek od pychy. Więc warto, jak ktoś chwali, to przyjmować, ale odnosić do Pana Boga. Chwała Bogu, chwała Panu. No udało się. No, to Jego łaska. No, ja bym to najgorzej zrobił. Ojciec Pio, kiedyś to już mówiłem, mówił, że no może jestem obdarowany bardzo mocno, był niesamowicie obdarowany, ale najgorszy łajdak, gdyby był tak obdarowany, to lepiej by wykorzystał te dary niż ja. To był pokorny człowiek, który poznał siebie dzięki światłu nadprzyrodzonemu. I dzięki temu był właśnie tak obdarowany i to mu nie szkodziło. Łaska uczynkowa, to Bóg uzdalnia nas do wszelkiego dobra. Jeżeli jesteś dobrą matką, chwała Panu. Czasami Pan Bóg sprawi, że będziesz beznadziejną matką, żeby dać ci poznać, nie jesteś taka dobra, jak myślisz. To ja to sprawiam w tobie. Żeby nie było tej pychy, czyli nieuporządkowanego umiłowania swojej pozornej wielkości i wspaniałości. Czasami Pan Bóg postawi właśnie na kopie gnoju. Postawi dla dobra człowieka, z wielkiej miłości do człowieka, żeby on zrozumiał, kim jest i stosował się do tego. Z drugiej strony, jeżeli nie będziemy korzystać z łaski uczynkowej, bo powiemy sobie, nie nadaje się i tak dalej, to też jest bardzo źle, ponieważ pokora zawsze musi się z wielkodusznością łączyć. O tym, daj Boże, jeszcze w tej konferencji albo jutro. Dobrze, skoro poznaliśmy siebie i tak teologicznie, mam nadzieję, że to dla was łatwe do zapamiętania będzie,
dwa poziomy. Tak jak Chrystus był i człowiekiem, i Bogiem, tak i my jesteśmy na poziomie przyrodzonym i nadprzyrodzonym. Pył, proch, marność w porównaniu z Bogiem, nic. Ale dzięki Bogu łaskę otrzymaliśmy. I uczynkową, i łaskę godności dziecka Bożego. Chociaż ktoś mógłby powiedzieć, no ale w Księdze Rodzaju jest napisane, że człowiek jest koroną stworzenia, że tak pięknie został stworzony i świat tak pięknie, dobry został stworzony. Słuchajcie, zależy jakie mieć punkty odniesienia. Bo na przykład jeden atom, czy jeden elektron w atomie, no mały jest. Mrówka w porównaniu z tym elektronem, atomem, no jest wielka. Przypominam, kto nie wie, w jednej mrówce są tam biliony czy biliardy tych atomów różnych. Tak to pojemnie tam jest spakowane przez Pana Boga. No ale no, mrówka w porównaniu ze słoniem, no malutka jest. Zależy jaki punkt odniesienia. Wielka w stosunku do atomu, do słonia. Ale słoń w stosunku do ogromu wszechświata, tych lat świetlnych, no to też takie maleństwo, niknie to wszystko. Jak człowiek zacznie rozmyślać o kosmosie, to też dojdzie za pomocą naturalnego światła, rozumu, że no takie w tym wszechświecie to ja taki pył jestem, proch. To się nie da nawet zaznaczyć na mapie wszechświata, gdzie ja jestem dokładnie. Bez takiej wielkiej kropki, nieadekwatnej do mojej małości. Więc chociaż człowiek został rzeczywiście stworzony jako korona stworzenia, w porównaniu z Bogiem jest nicością. I to trzeba poznać w świetle nadprzyrodzonym, bo tego za pomocą nauki, naturalnego światła rozumu trudno to poznać, albo niemożliwe to nawet jest. Człowiek poznaje siebie na poziomie nadprzyrodzonym również. Czy to jest czwarty ten? No to zaraz będzie. Bo zobaczcie, między innymi na poziomie przyrodzonym może poznawać siebie dzięki porównywaniu się z innymi, dzięki naukom psychologicznym, dzięki introspekcji, dzięki roztrząsaniu rozumowemu. To jest wszystko sposoby na to, żeby lepiej siebie poznać. Wiele innych, o nich później trochę opowiem. Ale na poziomie nadprzyrodzonym już to nie działa. I tu potrzeba rzeczywiście światła darów Ducha Świętego, tych lamp, które będą bardzo mocno rozświetlać mu prawdę o człowieku, aby stał się pokorny i uznał prawdę, nie trwał w kłamstwie. Kolejny slajd. Kim jest Bóg w takim razie? Kim jest Bóg? My niby wiemy, ale... Przypomnijcie sobie takie sytuacje, w których mówicie na przykład córce, wnukowi, zrób to i to. Wiem. No i co zrobił tak, że nie wiedział? No właśnie. My niby wiemy, że Pan Bóg jest miłością. Zawsze chce dla nas najlepiej. Przypominam pokusę rajską. Pan Bóg coś przed wami chowa. Jakieś dobro jest przed wami zakryte. Weź to. Jest jakaś antykoncepcja, weź to, dobre to jest. Pan Bóg ci to zakazuje, zły jest, albo w ogóle się myli ten Kościół. W sumie tak na dobrą sprawę to sam Pan Bóg się myli. Zawsze chce dla nas najlepiej. Nawet jak siedzimy na tym kopie gnoju i skrobiemy się, jak Hiob, Pan Bóg zawsze chce dla nas najlepiej. Nawet jak człowiek doświadcza swojej nędzy i czuje to, zawsze Pan Bóg nas kocha, nigdy nie inaczej. Trzeba zawsze do tego wracać, nieustannie, zwłaszcza w pokusach i ciemności. Wszechwładny jest, nic nie może się sprzeciwić Jego woli. Żaden władca, Hitler, ktokolwiek, nie może się sprzeciwić Jego woli. Pisze prosto po krzywych liniach życia. Na wszystko ma wpływ, na wszystko. Chcę w kolejnych dniach rozwinąć tę myśl. Wiele razy o niej opowiadałem, to jest o tajemnicy Bożej opatrzności, wszechwładzy Boga. Z niej wynika, że Pan Bóg wybrał idealnego męża do twojego uświęcenia. Nie ma lepszego, żeby ciebie uświęcić. Idealną żonę tobie wybrał do tego, żebyś się uświęcił. Idealnego szefa, nie przeszło mi przez gardło to, przepraszam, jeszcze raz. Idealnego szefa wybrał dla ciebie, żebyś się uświęcił. Czemu się śmiejecie? Można mnożyć. Idealne choroby twojego dziecka wymyślił, żebyś się uświęcił. To brzmi brutalnie. W następnych dniach chciałbym to rozwinąć. Kocha nas. Chce dla nas jak najlepiej. Punkt pierwszy. Da się to połączyć. Da się. Jak się rozświetli darami Ducha Świętego gmach życia duchowego, to wszystko, co tak porozwalane i nie pasuje do siebie. Te puzzle nie pasują do siebie. Jak to?
będzie pasować, ale tu potrzeba już Ducha Świętego. Sam człowiek nie dojdzie do tego. Na wszystko. Wymyślił tobie idealne życie do uświęcenia. Tylko oczywiście nie rozumiejcie tego w kategoriach światowych, bo idealny mąż w kategoriach światowych to nie jest taki, który mnie uświęca, tylko taki, który raczej tam kocha i daje dużo z siebie. Pewnie rozumiecie. Inaczej tu rozumiem idealność. Ale jeżeli rzeczywiście chcemy być święci i podobni do Boga, no to dobrze byłoby uwierzyć, że Pan Bóg takie ideały dla nas szuka. I taką wspólnotę, która mnie denerwuje, po to, żebym się uświęcił. Bo On jest wszechwładny. Jakby chciał inaczej, jakby miał dla ciebie lepsze osoby, które by cię otaczały, to by je tobie dał. No bo kocha, no bo chce najlepiej. To jest niewyobrażalna miłość Jego. To nie da się pojąć. A w swej miłości daje ci wszystko, co najlepsze do uświęcenia twojego. Wszechwładny. Nic nie może się sprzeciwić Jego woli. No, a ktoś mógłby powiedzieć, a wojny? Nawet Pan Bóg wojny wykorzystuje, żeby nam dobro wyświadczać. Nawet to. Nie jest sprawcą wojen, nie jest sprawcą zła. Nie, to się da połączyć wszystko. Wszechwiedzący wie, co było, co jest, co będzie, co było możliwe, co jest możliwe, co będzie możliwe. Wszystko wie. I tak dopasowuje nam drogę do nieba, żeby było nam jak najlepiej. W trudnych chwilach to tak niepojęte dla człowieka. Tu potrzebna jest wiara, która oświeci. Z filaru wiary wychodzi dar rozumu. Bez tego się nie da. Niektórzy mówią, na trzeźwo nie rozbiret, prawda? Bez wiary nie rozbiret. Nie. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, ale chyba wiecie, o co chodzi. On jest po prostu. Jego istotą jest bycie obecnym. Po prostu jest. Gdy nie czujemy, On jest. Wszystko na niebie i na ziemi wskazuje, że nie ma Boga. On jest obecny. Siedzisz na gnoju, przepraszam, jakoś przyczepiłem się tego, bliskie sercu mojemu. To On jest i wyświadcza dobro. Prawodawca ustala, co jest dobre, co jest złe. I to On, nie my. Problem współczesnego człowieka polega na tym, że on chce być kreatorem. Kreatorem prawdy, kreatorem swojej płci, kreatorem swojej orientacji. Kreatorem. Nie ma rzeczywistości zastanej, którą ja mógłbym odczytać. Ja chcę kreować rzeczywistość. Chcę wejść w buty Boga i bez Boga decydować o tym, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Co jest dobre, a co złe. Co mnie rozwinie, a co mnie nie rozwinie. Ja mogę się zbuntować na siłę grawitacji, ale to nie zmieni faktu, że siła grawitacji istnieje. Tak Pan Bóg to stworzył. Miałem akurat w ręku. Tak Pan Bóg to stworzył. I stworzył tak po prostu świat, że On jest pracodawcą. Co jest tą pracodawcą, szefem? On jest prawodawcą. Ustala, co jest dobre i co złe. Jeżeli będziemy się stosować do tego prawa, do Jego przykazań, będziemy szczęśliwi. Jeżeli nie będziemy się stosować do Jego prawa, będziemy przeklęci. To On o tym decyduje. On taki po prostu jest. No i tak jak mówiłem, wszelkie stworzenie w porównaniu z Nim jest największą brzydotą, głupotą, marnością, nędzą. Chociaż przecież piękne jest stworzenie. Na urlopie zwłaszcza, jak się idzie po różnych pięknych miejscach, to sobie człowiek w takim zachwycie. Boże, jak Ty jesteś piękny, co Ty stworzyłeś? No ale w porównaniu z Tobą to taka największa brzydota, bo Ty jesteś aż tak piękny. I przypominam, na czym polega pokora. Pokora polega na tym, że się rozczaruje sobą po to, żeby się oczarować Bogiem, uwielbić Go, Jego majestacie, piękności, wszechwładzy. W tym, że jest prawodawcą, że jest tym mądry, że z wszelką mądrością, jest miłością. Jeżeli rozum człowiekowi tego nie podpowiada albo podpowiada tak, że się człowiek nie stosuje do tego, to potrzeba darów Ducha Świętego, aby to do człowieka dotarło. I teraz chyba najtrudniejszy slajd, do którego was zapraszam. Powoli lądujemy. Ja prawdopodobnie jutro jeszcze do niego wrócę, żeby to się uleżało. Pismo Święte, między innymi pierwszy list do Koryntian 13:12, to jest hymn o miłości, zakończenie tego hymnu, jest napisane, że poznajemy niewyraźnie, niejasno, jakby w zwierciadle, a później dopiero po śmierci będziemy widzieli wprost. Więc tu na ziemi jest możliwe poznanie tylko w jakimś lustrze.
Ja rozróżniłem za Garrigou Lagrange'em dwa lustra. Lustro rzeczy zmysłowych i lustro duchowych tajemnic zbawienia. Tak jak i człowiek, i Bóg był, w sensie Jezus, i człowiekiem, i Bogiem, tak i my mamy zdolności w sobie, i przyrodzone, i nadprzyrodzone. I mamy w sobie to gdzieś wewnątrz, to lustro zmysłów, w którym możemy siebie oglądać. Żeby siebie poznać, to trzeba mieć światło i lustro, żeby wiedzieć, kim jestem. A na poziomie nadprzyrodzonym jest gdzieś w nas takie głębsze lustro, w którym odbija się światło Ducha Świętego i w którym możemy poznać siebie. O ile lustro jest czyste, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Na poziomie przyrodzonym to poznanie, bo cały czas o nim mówimy, to poznanie wypływa z naturalnego światła rozumu. Ono się jakby odbija, te promienie, od zmysłów naszych. Oczywiście często brudzą te zmysły, ulegamy iluzjom, złudzeniom. Dzięki nim możemy poznać siebie i Boga. I pytanie, czy można za pomocą naturalnego światła rozumu poznać Boga? Można. Mamy taki dogmat w Kościele katolickim. Na podstawie Księgi Mądrości 13 rozdział oraz na podstawie Listu do Rzymian 1:20. Można poznać Boga, nie mając Pisma Świętego, objawienia nadprzyrodzonego. Można poznać, że On jest, jaki jest. Filozofowie starożytni to poznali. Że Bóg jest jeden, bo nie może być dwóch nieskończoności. I jaki jest, to nawet Platon bardzo mocno odkrył. Zresztą, czy kto zna jaskinię platońską, to czy nie odnajdzie tutaj bardzo dużo analogii, że to już o tym Platon pisał. Nie rozwijam. Za pomocą tych zmysłów naszych i tego lustra i naturalnego światła rozumu można poznać siebie. Jest to poznanie wybrakowane, ale można już dużo poznać siebie. Ja tutaj wymieniłem kilka rzeczy, dzięki którym zmysły mogą poznać siebie, również Boga, czyli przyroda, przypowieści, medytacja biblijna, psychologia, inne nauki, kult zewnętrzny, oschłość zmysłowa. Nie dopisałem tutaj. Porównywanie się z innymi też jest pewną metodą poznania siebie. Co inni o mnie mówią, to też jest pewien sposób na to, żeby poznać siebie. Ale to nie wystarczy, żeby poznać prawdę o sobie. Często ulegając iluzji popadamy w ogromną pychę przez to, że tylko oglądamy się w tym lustrze, a nie ma w nas darów Ducha Świętego. Tego światła darów Ducha Świętego, w którym odbija się właśnie prawdziwy obraz siebie i Boga. Jutro postaram się więcej opowiedzieć o tym etapie, gdy przychodzi noc duchowa, kontemplacja wlana, brak pośrednictwa zmysłów, wszystko gaśnie, już nie są zaangażowane zmysły. Sparaliżowany jest rozum. Człowiek poznaje siebie przez wiarę. O, iluminacja została. Ja chciałem ją wyrzucić, bo to jest od świętego Augustyna i bardzo nie chciałem, żebyście skojarzyli z iluminatami, bo to nie to samo. Nie, nie. To jest doktor Kościoła, święty Augustyn, użył takiego słowa. No. Wracając do... A w niebie będzie wizja uszczęśliwiająca. Tam już nie będzie żadnego lustra, będzie światło prawdy wpadające wprost w oczy. Apokalipsa 22:5. Polecam. Nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo sam Bóg będzie świecił nad nimi. A ktoś mógłby trochę podważyć to, co tutaj napisałem, i powiedzieć, ale przecież napisane jest w psalmie, że Słowo Boże jest lampą dla moich słów i światłem na mojej ścieżce. A zobaczcie, że to nie przeczy temu. Że Słowo Boże również ma podwójną naturę i podwójnego autora. I tą przyrodzoną, i nadprzyrodzoną. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Zapraszam was na kolejny dzień, kolejną konferencję, kolejne zgłębianie, co to jest pokora. Na razie pewne intelektualne zrozumienie, czym jest pokora, aby je zapragnąć. Aby chcieć w ogóle być pokornym. Urywam trochę w połowie. Za chwilę też adoracja, różaniec. Pytajcie Pana Boga, co to znaczy znać siebie. Pytajcie, kim jesteś. On będzie wam teraz mówił nie przez usta księdza Teodora, tylko będziecie uczniami teologii mistycznej. To nie jest moje określenie. Będziecie studentami teraz teologii mistycznej i Pan Bóg w ciemności waszej wiary będzie wam tłumaczył, kim jest. Kim jest? Na adoracji. To światło będzie wychodziło z Najświętszego Sakramentu. Zmysły tego nie będą pojmowały.
Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Jest taki hymn świętego Tomasza. Właśnie o to chodzi. Za momencik poproszę was, kto może, niech uklęknie, kto nie ma warunków, niech przybierze godną i wygodną postawę. I wpatrujemy się w tego, który nie tylko będzie nas pouczał za pomocą naturalnych pojęć i nie będziemy go poznawać tylko za pomocą naturalnego światła rozumu poprzez słowa konferencji, ale będziemy go poznawać takim, jakim jest, przez to lustro duchowe, które w nas złożył. Trzeba się tam przejrzeć i poznać, jaką nędzą jestem, do czego Bóg mnie zaprasza, jak wielką godność mi dał, jakim grzesznikiem jestem. To przed nami i w tych rekolekcjach. No cóż, urywam jak hejnał mariacki i zapraszam was do praktyki. Koniec teorii. On wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, strącił władców z tronu, aby wyższył pokornych. Gdzie ty jesteś, zępuje Duch Święty? Gdzie ty jesteś? Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Pewna kobieta została zbesztana, bardzo źle potraktowana przez kogoś z powodu rzekomego złego postępowania jej syna. Oburzona tym, jak została niesprawiedliwie potraktowana, postanowiła wyjaśnić sprawę, która stała się już publiczna. I na Facebooku opisała swoje właśnie punkt widzenia całej tej sprawy, wybielając siebie i oczerniając drugą osobę. Otrzymała bardzo wiele wiadomości wsparcia. Otrzymała bardzo wiele komentarzy, że przecież jest niewinna, niech się trzyma, niech nie słucha ludzi. Wszystko to służyło temu, żeby potwierdzić. Przecież jestem dobrym człowiekiem. Czemu ludzie mnie atakują? Pycha bierze się z niewiary w to, że Bóg nad nami wypowiada te słowa. To jest moja córka ukochana. To jest mój syn ukochany. Nie potrzebujemy już głosów świata, gdy usłyszymy to i poznamy w nadprzyrodzony sposób, dzięki darom Ducha Świętego, darom rozumu, mądrości, że jestem ukochanym dzieckiem Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Wesele w Kanie Galilejskiej. W Kanie Galilejskiej widzimy napełnione aż po brzegi stągwie winem łaski. Napełnione stągwie aż po brzegi winem łaski. Pan Bóg mówi do każdego z nas: bierz i pij. Dla Ciebie przygotowane, uczta gotowa, woły pobite. Przyjdź na wesele, ciesz się. Człowiek może w swojej pysze odpowiedzieć: nie piję. Prowadzę życie po swojemu.
wodę wolę. Nie tak to sobie wyobrażałem. A nie podoba mi się to. Wolałbym inaczej. Można. Ale jeżeli Bóg daje nowe wino łaski, nie odmawia się. I oczywiście to nie jest zachęta do alkoholizmu. Nie, to metafora oczywiście tego Boga, który jest hojny wobec ciebie. Nie odmawiaj Mu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Czasami mówimy,
ja nigdy tego nie zrozumiem, co się wydarzyło w moim życiu. I to prawda, na poziomie przyrodzonym nie jestem w stanie rozumem tego zgłębić, ale są dary Ducha Świętego, intelektualne dary Ducha, rozumu, mądrości, dzięki którym mogę przeniknąć najskrytsze tajemnice i zrozumieć je. Czasami też mówimy, ja nie dam rady pokonać tej wady, ja nie dam rady poradzić sobie z tą trudnością. I może być to prawda, a nawet jest to prawda. Na poziomie mojej natury, na poziomie przyrodzoności, to prawda, bo jestem nicością, nic sam z siebie dobrego nie uczynię. Ale jest Duch Święty, który może przyjść do mnie z łaską uczynkową i uzdolnić mnie do rzeczy, o których nigdy bym się nie spodziewał, że jestem do nich zdolny dzięki Duchowi Świętemu. Czy wierzysz w Ducha Świętego? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Przepraszam Was za pomyłkę w tajemnicy trzeciej. Oczywiście tajemnicę światła rozważamy. Spróbuj pomyśleć sobie, wyobrazić sobie siebie samego, który wspina się na górę. Bardzo dużo wysiłku wkłada. Bardzo się męczy, ma już dość. Spróbuj zobaczyć siebie w pierwszej sytuacji, że ty wspinasz się na górę, na której nie ma Boga. Jest tam tylko twój egoizm, na który się wspinasz, na własną zgubę. Albo jakiś krater wulkanu. Wspinasz się, by rzucić się zaraz do piekła. Bardzo dużo cię to wysiłku kosztuje. Jest to nierozumne, głupie, ale robisz to z pychy. Musisz się wspinać, musisz pokazać swoją wyższość. Musisz pokazać, że jesteś lepszy, że jesteś dobry, że się starasz udowodnić coś. A spróbuj zobaczyć drugą sytuację. Schodzisz z góry, w głębie swojej nędzy, prawdy o sobie. Chciałoby ci się wspinać, być lepszym, efektywniejszym, mocniejszym, wydajniejszym, a trzeba, może masz taki czas, trzeba schodzić. Może chciałbyś teraz coś zrobić, a masz jakieś ograniczenie z powodu zdrowia kogoś, finansów. Trzeba schodzić. Uświadomić sobie, kim jestem bez Boga. Odejmij ode mnie łaskę, a zostanie nicość i grzech. Spróbuj te dwa obrazy skonfrontować. Wchodzenie na szczyt góry, na tak na dobrą sprawę wulkanu i rzucenie się do piekła z powodu pychy. I schodzenie w głąb, prawdę o sobie. Choćby to była dolina grzechu i dolina wypełniona suchymi kośćmi, spróbuj tam zejść. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś.
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Pan Bóg Cię tak bardzo mocno kocha, tak bardzo chce Ci dać przykład pokory, że będąc na łonie Trójcy idealnie szczęśliwym, niewyobrażalnie dla żadnego człowieka szczęśliwym, pokonał nieskończoną przepaść pomiędzy stworzeniem a Stwórcą. Stał się człowiekiem, chciał dać przykład pokory, więc zszedł do stajni Betlejem. Potem zszedł do Egiptu jako uchodźca i prześladowany. Potem schodził dalej, by dać nam przykład uniżenia. Schodził do wód Jordanu, by solidaryzować się z grzesznym rodzajem ludzkim. Zszedł z góry Tabor. To było wszystko dla niego mało, więc zszedł również otchłanie męki śmierci. Zszedł do otchłani, zstąpił do piekieł, jak podpowiada nam kredo.
Gdyby to i to wszystko jest dla niego mało, uniżył się jeszcze bardziej nas kocha, jeszcze bardziej chciał nam to wyrazić, bo obiecał nam swoją obecność przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dla niego to było mało, więc pod postacią chleba zostawił się nam, tak po prostu. Uniżony. Bóg pełen miłości i pokory wobec nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Zapraszam Cię, bracie, siostro, byś jeszcze pozostał chociaż na chwilę adoracji, uwielbienia. Spróbuj teraz, po tym wszystkim, co wysłuchałeś i przemyślałeś, przemienić to, co gdzieś w Twojej głowie jest, w pytanie. Jakie pytanie chcesz zadać teraz Bogu? W chwili ciszy, z pomocą Ducha Świętego, spróbuj je sformułować. Jeżeli zadałeś pytanie o pokorę, o pychę, pomódl się teraz takimi prostymi słowami w ciszy. Panie, znajdź na mnie sposób, bym się nawrócił. Panie, znajdź na mnie sposób, bym się nawrócił. Mario, kim jesteś? Jaka jest Twoja pokora? Dlaczego powiedziałaś, Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, a nie powiedziałaś, Bóg wejrzał na jej talenty, na jej uczciwość, prawość, piękno? Dlaczego powiedziałaś, Bóg wejrzał na moje uniżenie? Dlaczego nie powiedziałaś, że Bóg wejrzał na to, jaka jestem dobra, ile rzeczy dobrych zrobiłam? Nigdy nie zgrzeszyłam. Dlaczego Pan Bóg nie poprosiłaś, Maryjo, żeby nie na to patrzeć, ale na swoją hańbę, uniżenie? Kim jest ta? Maryjo.
jak księżyc jaśniejąca, jak słońce. Błogosławiona, która uwierzyła Panu. Błogosławiona, która uwierzyła Panu. Maryja. Świeci niby złoża, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce. Błogosławiona, która uwierzyła Panu. Mam takie przekonanie, że wielu wśród nas jeszcze kontempluje siebie, kontempluje swoje rany, swoje niedoskonałości, swoją nędzę i jeszcze nie kontempluje Boga. Wpatruje się w siebie, zadręczając się, nie przebaczając sobie błędów. A tu potrzeba właśnie przejść do drugiego etapu, do adorowania Boga, do wysławiania Jego wielkości, miłosierdzia, mocy. W totalnej ciszy, nawet bez podkładu muzycznego, spróbujcie maksymalnie, jak makiem zasiał, trwać w ciszy przed Bogiem, po prostu się w Niego wpatrując.
Błogosław nam, Panie Jezu. Kochajmy Pana, bo serce Jego żąda i pragnie serca naszego. Dla nas uczniom boleść zadana. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nam zostawiłeś pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy wszyscy doznawali owoców Twojego odkupienia. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Moje serce chce śpiewać jedynemu Panu, Królowi, uwielbiać Go. Moje serce, jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. Moje serce woła, jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest. Jesteś Królem. Jesteś Królem, jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. Podnieśmy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Jesteś Królem. Królem, jesteś Królem.
serca. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Jesteś Królem. Jesteś Królem. Jesteś Królem. Królem jest. Królem jest. Jesteś. Jesteś Królem. Jesteś serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca.